Siemanko kochani, witam was moi drodzy serdecznie, z tej strony Juken. No i zgodnie z waszymi prośbami, licznymi pod filmikami, czy też na premierach filmów, wracamy do Fishing Planet. Była mała przerwa z Fishing Planet, ale wracamy. No, zbliżają się święta, więc wypadałoby złowić jakiegoś fajnego karpia świątecznego. Dziś też nagrywam dla was odcinek w międzyczasie, który jutro się pojawi. Będzie to, moi drodzy, odcinek z eventu świątecznego, więc też wypatrujcie, będzie więcej tych odcinków. Bardzo mnie wciągnął ten event świąteczny, nie ukrywam. Ale dziś pójdziemy sobie taki szybki wypad na karpie świąteczne. Widzę, że trzeba kupić a, zanęty zdecydowanie. Dawno mnie tu nie było, moi drodzy. Dawno nie tu nie było. Te podstawowe to chyba mamy tutaj. Nam widziałem dodatków brakuje, czyli tak sobie kupmy po, ja wiem, po 6 albo po 8 w sumie się zmieszczą po 8 to będziemy mieli 10 będziemy nęcili im tam grubo i całą resztę chyba mamy ale zaraz oczywiście sprawdzę co to w tym naszym plecaku tutaj jeszcze jest grand fish Fidera mamy więc nam starczy no może opakowanie nie nie ma potrzeby kupować jakiś czysty śnieg dostałem z jakiejś, z jakiejś tej okat fish destroyera może z jednego i z dwa opakowania. Nie, Cut Destroyer'a nie, bo nie będziemy używali. Czyli CarPrivala w zasadzie możemy kupić. Mm, tutti frutti, Sweet Kurcja. No powiedzmy, że mamy, nie ma tutaj e, tragedii. To może z dwa CarPrivale po prostu kupimy i będzie gitarka. Także lecimy na rybki. Oj, nie, 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 zarzetone. Nie, nie, nie. Tutaj mogłem od razu kliknąć co będziemy klikać. Dobra, tak mi się kilka razy zdarzyło, że, że, że kupiłem nie tego, co trzeba, Carp i kupiłem tego za monetki. No szkoda monetek. Powinno to jakieś ostrzeżenie być, że płacisz monetkami. No ale dobra, gra za darmo, no to zależy im, żebyśmy też te monetki zużywali, wiadomo. Także lecimy, słuchajcie, na Weeping Willow, bo myślę, że to jest najlepsze miejsce, na jakie możemy pójść na, na Karpia. Lepszego miejsca na Karpia sobie no nie wyobrażam, mogłaby być alternatywnie to jeszcze delta, ale wydaje mi się, że tak będzie spoko. Zobaczymy. No, jeżeli świąteczny karp, no to wypadałoby dla widza złowić jakiegoś fajnego 40+. No i tu będziemy mogli się przekonać, czy ta moja zanęta, którą wam pokazywałem jakiś czas temu, nadal działa. Nawet możemy spróbować w ten dzień pochmurny, bo taką metodę wiecie, że też stosowałem, prawda? Łowienie w dzień pochmurny do godziny siódmej, także na jeden taki ruch możemy sobie pozwolić, i myślę, że będzie gitarka. No, po updatecie na pewno fajnie się zmieniło, że zobaczcie, tu już mogę za zanętę zamieszać. Te składniki się same faktycznie uzupełniają. Bardzo mi się to podoba, bo było to w pewnym momencie, no dość, nie ukrywam, męczące. Z tą zanętą, jak widzicie, premki nie mam, dlatego dłużej mi się miesza. Ale też nie grałem. Będę sobie herbatkę popijał, także co jakiś czas będziecie słyszeli mlaskanie. No to mi wybaczcie, ale też dużo nagrywam i gardło siada od tego gadania. To wbrew pozorom tak się wydaje, ale to już jest chyba piąty odcinek, który ogólnie dzisiaj nagrywam. No dobrze, coś tam podnęcimy. Tak, to będzie ta pora. Jak widzicie, to jest zanęta słoneczna. Ale a, moglibyśmy, wiecie co, żeby mm, tą misję możemy zrobić. Nie obserwuj misji. Bo będzie nam to po prostu przeszkadzało. Ale jak widzicie, tą misję świąteczną zacząłem robić. I jak najbardziej um, będzie z tego odcinek. Ale to już jutro wypatrujcie tego odcinka odnośnie eventu um, świątecznego. I jak najbardziej taki odcinek się pojawi. Troszkę podnęcę i będę od razu rzucał wędki. Bo tutaj wchodzimy zaraz na szczyt. Także nie ma co marnować czasu. Totalny spontan, takie łowienie, wiecie, po długiej przerwie, chociaż faktycznie często mnie na łowiskach gdzieś tam mijaliście i czasem zdarzyło się, że sobie wieczorkiem dla relaksu wszedłem na przykład na szczupaki. Na delcie byłem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich kolegów, którzy na łowisku pytali, czy, czy to ten prawdziwy Juken. Jak najbardziej jestem prawdziwy. Jak czasem yy, nie odpisuję na czacie, to nie dlatego, że kogoś ignoruję, tylko pamiętajcie, czasem coś nagrywam, wyłączam czat. Czasem po prostu nie mam zwyczajnie możliwości odpisania, ale staram się oczywiście jak najbardziej to robić. Także nie gniewajcie się, jak coś tam czasem nie odpiszę. Teraz mam czat włączony. Jakby ktoś coś pisał, to jak najbardziej zobaczcie, że z miłą chęcią się odezwę. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, moi drodzy, czy jakąś czterdziestkę nam się tu uda trafić. Może zrobimy tak, zobaczę jak to szybko będzie się nęciło. No na razie to dosyć wolno idzie, ale tak do 15 po, bo tam i tak szczyt wchodzi dopiero o. Więc myślę, że na szybko narzucam, rzucę wędki i jeszcze będę donęcał. Dawno tej metody nie robiłem, a tutaj idziemy, wiecie, grube łowienie na konkretnego karpia świątecznego, także mm, chciałbym jakiś rekord może pobić, chociaż już to może być trudne. No ale fajnie byłoby się gdzieś tam do topki z tym rekordem. Zakwalifikować. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Co z tego będzie. Dobra, myślę, żeby już coś dzwoniło. No to będziemy. Będziemy już zaraz rzucali wędki. Niech się coś dzieje. Widzicie tych markerów mam tutaj całkiem sporo i też nie rzucam w jedno konkretne miejsce, tylko tak sobie na oko. Te markery są właściwie tylko pomocniczo. W zasadzie prawda jest taka, że tylko i wyłącznie dlatego tych markerów nie usuwam, no bo skoro wam wysyłałem czasem może komuś pomóc ten marker. No i tylko dlatego te markery trzymam. I tak jak wiecie na tym koncie te wszystkie markery na zero zdobyłem, tak? Gdzieś tam może sobie przeniosłem z poprzedniego konta, ale na początku, zanim to zrobiłem, to, to na nowo po prostu na dziko rzucałem i też Wam polecam tak robić. Dobra, dwa kilo rzucone, to myślę, że wystarczy. Ostatni rzut i wjeżdżamy z grubej rury. Haczyki założyłem czternastki, bo celujemy w jakiegoś naprawdę, jakiegoś naprawdę fajnego karpika i mamy owoce, no moi drodzy mamy kamu kamu, które mi się bardzo fajnie sprawdza, również na Delcie mi się ostatnio sprawdziło. Mamy owoc palmy Ja-jauari. jakkolwiek to się czyta, Paury pa um, owoc palmy maurycji i oczywiście będą nasiona drzew kauczukowych, no i oczywiście... Nie może zabraknąć karpiówki, ale to zależy, jakie tutaj będziemy mieli brania. Wszystko od tego, moi drodzy, zależy. Zobaczymy, czy uda mi się jakieś takie 40 plus złowić. Fajnie by było, jakby trafił się jakiś karpik. Nie wiem, czy był jakiś update, znaczy na pewno był jakiś update, skoro jest event świąteczny i, i mam nadzieję, że niczego nie popsuli, nie zmienili. Oj, już mamy pierwsze brania i to widzę, że konkretne. Dalej, dalej, mi z tą zanętą. Strasznie wolno to działa, niestety. I lecimy. Lecimy. Dawno nie łowiłem, także zobaczymy, co to się tu uda. co to się tu uda połowić. No pierwszej ryby bym się nie spodziewał, szczególnie, że załatwo idzie pewnie medal, jakiś się trafił. No, powinienem wróżbitą jukenem zostać, widzowie. Dobrze. Bierze czy nie bierze, bo rzucam. Nie ma czasu, trzeba nęcić ostro, mocno nawalić tej zanęty, żeby nam duże unikaty wskakiwały. Ale też się przekonamy, po pół roku, bo ja tą zanętę od pół roku po ostatnim update'cie stosuję i ona działała po update'cie jak najbardziej tak, natomiast jestem ciekaw, czy teraz po pół roku ona nadal działa. Szczególnie, że mówię, mamy dzień pochmurny, a ta metoda mi się bardzo sprawdzała, że żeby też nie marnować tych dni pochmurnych, yy, gdzie jest szaro i ponuro, że do tej siódmej rano widzicie, macie słoneczko, czy tam słońce za chmurą, i to jak najbardziej się sprawdza. A o siódmej, jak się robiło ciemno, szaro i ponuro, i zaczynał często padać deszcz, to ja się po prostu ewakuowałem wtedy z łowiska. Także yy, taki jest też mój zamysł, że. Yy, Przesuniemy o godzinie 7 rano czas. Więc myślę, że jeszcze jedno nęcenie mogę tutaj wykonać. Ale aż się dziwię, że na haczykach 14.0 nam się medal trafił, co zazwyczaj. No zazwyczaj to nie miało miejsca. A tu taka sytuacja jednak się nam zdarzyła. Dobra, mam jakieś branie czy nie? Pewnie jakiś znowu popierdółek mały, bo... O! Zaczął brać i przestał brać. No dobra. No nic, no to zmieszamy jeszcze raz. Mam zanęte. A co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Widzu, drogi, kochany, co zrobisz? Pewnie cieszycie się, nie? Jeżeli się cieszysz, że wróciliśmy do serii Fishing Planet, to będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem, może masz jakieś pytania? Może mógłbym coś dla Ciebie nagrać z Fishing Planet w ramach. No i się wiesza znowu. Kurde, a dawno tego, no no i myślałem, że zostało to naprawione, a okazuje się, że jeszcze jest ten sam problem odwieczny. Jeżeli masz ten właśnie problem, to to nie jest Twój problem, tylko problem niestety Fishing Planet. Ale jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało, moi drodzy, piszcie z miłą chęcią Wam na te pytania odpowiem. W ogóle muszę sprawdzić, czy na pewno mam dobrą zanętę, bo już tak nie biorą te ryby, aż zgupiałem, ale chyba jest ok. Także możecie śmiało, tak, dobrze jest. Także śmiało możecie, moi drodzy pytania, pisać w komentarzach. Tak jak mówię, będzie na pewno ta seria z eventu świątecznego, który będę chciał przejść i już go zacząłem robić ale jeszcze mam jeden odcinek do nagrania, bo to jest bardziej czasochłonne i tam będę musiał więcej jednak grę pauzować. Tu na razie pauzy żadnej nie robię, bo jest parę rzeczy, które trzeba, którymi się chcę z Wami też podzielić, więc póki nie trzeba to, te informacje ciekawe lub mniej, zależy dla, ko dla kogo, ale w czasie, w, w czasie nęcenia Wam właśnie te informacje mogę przekazać, bo jak już będzie łowienie, to już nie będzie czasu na gadanie. Będzie, będzie trzeba wyciągać tego karpia świątecznego. Możecie w sumie obstawiać, czy mi się uda dla widza jakiegoś fajnego karpia świątecznego złowić. Wiecie, no póki co nie zanosi się, ale to też może być tak, że ta pogoda nie do końca trybi. Wiecie, to nie znaczy, że ja się poddam, jak tu się nie uda. Tylko będziecie mieli wtedy potwierdzenie, że ta zanęta w ten pochmurny dzień już nie działa. Tak? Jeżeli by te brania nam tutaj nie nie bardzo oddawały, no to by znaczyło, że ta moja metoda w dzień pochmurny nie działa i trzeba tylko łowić słońce, ale myślę, że nie, myślę, że one tu nam będą ładnie brały, także już się zanosi, że jakieś branie jest. Chyba coś konkretniejszego, bo odjeżdża. Tylko jakoś inaczej, wiecie co? Teraz... Aha, bo tu mam inaczej chyba skręcony dobra, bo tu mam inaczej skręcony kołowrotek. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Co tu fajnego? No 40 to raczej nie będzie, choć bardzo bym się zdziwił i bardzo bym chciał. To jest chyba amur tak w ogóle. No, ja Wam powiem: Amura uwielbiam, ale u mnie taką rybą świąteczną no to jest karp i amur. To były dwie ryby, które, które w święta zawsze nam towarzyszyły. Piękny amurek. No, to może mieć 33 kilo, może jakiś rekord dla widza. Albo chciałbym złobić fajnego karpika w ogóle i zadedykować go mojemu już nieżyjącemu niestety dziadkowi, z którym. Tak naprawdę zacząłem swoją jeszcze jako dzieciak przygodę z rybami w świecie realnym, który zawsze mnie na rybki zabierał. Także chciałbym też, słuchajcie, jakąś rybkę y, mojemu dziadkowi zadedykować. I tu mogę się z Wami, no i znowu zobaczcie, co się dzieje. Już bym chciał. No i, i wtedy przestają nam y, y, brać, nie? Czyli coś chyba serwery są obciążone, a jeszcze jak nagrywałem godzinę temu, to. To chwaliłem, że nie ma z tym problemu, a widać, że problem z tym jest. I to absolutnie nie jest problem z Waszym internetem, z Waszym komputerem. Ja mam, słuchajcie, światłowód, gdzie nie mam z nim żadnego problemu w niczym, tylko phishing planet się to niestety pojawia. Zobaczymy i tak niedługo będę musiał czas przesunąć. No jednego amura trafiłem, ale wiecie, jeden amur wiosny nie czyni, jak to się mówi, nie? Tak wiem. Fabrycznie, oryginalnie brzmiało to powiedzenie jedna jaskółka wiosny nie czyni, żeby nie było, że pomyliłem przysłowie. Ja tutaj sobie stworzyłem własne. Pod amurka, ale coś, coś, coś zobaczymy. No nie, no to przewiniemy czas na następny dzień, gdzie by, tak, żeby było słoneczko. Na słoneczku coś tam potestujemy. No tak jak mówiłem jest to wypad. No ale w sumie amura już mamy na święto. Jakby tak nie patrzeć 33 kg słuchajcie. To już to na całą rodzinę taki amur. Wyobraźcie sobie taki amur 33 kilo. Jeżeli teraz w ogóle ceny za ryby, za karpia są nie wiem 60-80 zł za kilogram, no to pomyślcie ile w tym momencie byśmy kasy realnie mieli za takiego 30 kilogramowego amura, nie? Tak trochę sobie żartuję, ale taki jest fakt. Nawet, nawet ciężko jest mi w tej chwili to policzyć, ale jak dobrze. Yy, jak dobrze liczę, jeżeli 60 zł to 108, no, no podchodziłoby pod 2000 zł. Jeżeli 80, no nawet powyżej 2000, za 400. No. Za jedną rybę, nie? No, ale kto by to zjadł, tak realistycznie patrząc widzowie. No, powiedzcie, no zależy, ile u Was tam na wigilii osób z rodziny jest, tak? Ale, no żeby zjeść takie 30 kg ryby, no to jest sporo. Bo ile takiej ryby na porcję jesteście w stanie zjeść? Nie wiem, obstawiam 500 gram. Zakładam oczywiście, bez, bez żadnych ości, bez niczego, tak? Ale, no z 500 gram ryby, wątpię, żebyście kilogram ryby zjedli. Ja nigdy nie, jakby nie, nie wiecie, nie patrzyłem, ile taki kawałek ryby, jaki babcia robi, ile to może ważyć, bo wiecie, nigdy tego nie ważyłem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. No niechby ważył 250 gram na przykład, taki, taka porcja. No, zjesz dwa, trzy kawałki ryby. No zjesz może te 700 gram ryby. No może są bardziej wytrwali. Zjadacze, którzy zjedzą. Kilogram, no jest to realne, no ale dobrze wiemy, że już dwóch kilogramów ryby no nie zjesz na, na jedno posiedzenie, nie? Więc zwróć uwagę, ile by w rodzinie musiało być ludzi, żeby takie 30 kilogramów amura wszyscy zjedli, nie? Ilu, ile to osób by musiało być, żeby przez całe święta zjeść takie 30 kilo ryby? Mam jakiegoś karpika, albo nagus, albo lustrzeń. One ciągle mi się mylą. Tak jak są pod wodą, bo ciężko mi je w pierwszej chwili, wiecie, pod wodą rozpoznać. Chyba będzie to nagi, bo jest ciemniejszy, bo lustrzeń jest taki bardziej jasny, ale ja go nie widzę. No jak jest pod wodą, to ciężko go widzieć, ale przypompujmy. Może będzie jakaś czterdziestka, kurde, kto wie. Nie, raczej za łatwo idzie. Czy może coś się po update'cie też i zmieniło. No nie wiemy tego. 35 kg nagi. No pięknie. W sumie mogłem... Miniaturkę bym musiał jakąś zrobić. Nie pomyślałem, widzowie. Z czego ja tu miniaturkę zrobię? Dobra, to może sobie podmieńmy tą pierwszą wędkę, która nam też odjechała. Żeby wróciła bardziej na swoje miejsce. I zaraz oczywiście jeszcze... Jeszcze zarzucimy karpiówkę. Nie będziemy się tu szczypać. Na pięć wędek łowimy jej. I tyle. No. I cisza, nie? W sumie jeden amur, jeden nagi. No, ciężko na ten moment mi jest to jeszcze nazwać karpiem świątecznym. Myślę, wiecie co, że tutaj zrobimy pauzę, jeśli chodzi o tą pogodę, ewentualnie jakby coś dużego trafiło, to Wam pokażę i przeniesiemy się po prostu na. Na następny dzień, kiedy będzie słoneczko, i wtedy sobie będziecie mogli jeszcze coś, coś fajnego wam pokażę. Także za chwilkę się widzimy. Dla widza, może na karpióweczce coś będzie, a może właśnie dla mojego dziadka z dedykacją jakiś fajny. No, 40 to już jest myślę, że godne jak najbardziej, jeżeli by się 40 trafiła, jest jak najbardziej godna dedykacji. Ja nie mówię, że te 35 to było źle, ale. 40 byłaby bardziej godna. O, 20. To jednak faktycznie się zmieniło mocno po aktualizacji. Ja myślałem, że to 30 przynajmniej. No dobra. Ale no nie no, słuchajcie, mamy taką pogodę, jaką mamy, i, i tutaj też się nie spodziewałem jakichś wielkich brań. Nie ma tragedii, jeśli chodzi o brania. No bo 33 kg amur nie ma tragedii, 36 kg karpik no to też nie ma tragedii. Coś jesteście w stanie wyłowić, ale, ale jak widzicie, średnio to. Średnio to. Średnio to wychodzi. O, już mnie tutaj odzywają się. Pozdrawiam kolegę, pozdrawiam serdecznie. Akurat ci kolega załapał, kiedy pauzę wyłączyłem. Pozdrawiam w ogóle wszystkich sympatycznych, fajnych ludzi, których gdzieś tam w Fishing Planet poznałem. Mówię tylko i wyłącznie o pozytywnych ludziach miłych życzliwych, a masę takich ludzi poznaliśmy i to mi się w Fishing Planet podoba, że generalnie na większości łowiskach 99% ludzi jest naprawdę do siebie miłych, życzliwych, pomocnych, to jest coś, coś pięknego. No właśnie, tak jak kolega pisze, udanych połowów, też mu napiszemy tobie również. A tobie rekordziku, tak napiszemy koledze, będzie się śmiało oglądając odcinek. O tobie rekordu. Ale to jest właśnie piękne, że ludzie są do siebie właśnie mili, życzliwi. Ja nie mówię, wiecie. O, mamy branie, a my to czekajcie, bo ja tu piszę, a tu branie mamy, dobra. O. Ale czasem oczywiście jeden na, na 100, jeden na 500 się jakiś diota trafi. No to jest normalne. Ale mimo wszystko. Mimo wszystko zawsze ludzie są tutaj jakimś takim fajnym życzliwym teamem. I to jest fajne Fishing Planet. Dobra, mamy coś większego widocznie, bo tak mi odjechał. <noise> o mało by mi uciekł, bo odpisywałem. No, ale dla widza trzeba odpisać, jak ktoś mnie. Akurat jak widzicie, tak jak mówiłem, jak nie mam wyłączonego czatu, to zawsze odpiszę. Jak komuś można coś miłego napisać, sprawić, żeby ktoś się uśmiechnął, zawsze staram się to zrobić, bo, bo taki jestem i cieszy mnie to. Ale jak czasem nie odpisuję, no to po prostu mam jakiś tam czat wyłączony, więc mówię, nie gniewajcie się. Nie gniewajcie się. Jak nie odpisuję, to znaczy, że coś tam nagrywam i widocznie mam czat A Tu mi jakby w nagrywaniu tego odcinka, to jest odcinek na luzie, a tu wam żadnych porad konkretnych nie daję. jest totalnie na luzie odcinek, więc dlaczego wy macie na tym odcinku też nie być? Oj, mamy naprawdę coś większego. To może z dedykacją dla widza, dla, dla dziadzi mojego. Świętej pamięci. O, dla dziadzi rywa. No, dziadzieś pewnie będzie dumny, jak będzie 40 na wędce karpiowej. Ja tutaj mi wszystkie wędki zaczęły wariować. Tak niby niepozornie, a... O, to naprawdę to może trzeba... A czy jeśli chodzi o wędkę karpiową, to tutaj żadne wielkie pompowanie nic nie daje. W sensie wyginanie tej wędki, pompowanie jeszcze trochę, tak, ale oczywiście nie będę w tej chwili odkładał tego, bo tu możemy mieć coś naprawdę fajnego, więc trudno no. Może to być coś fajnego, bo, bo walczy. Znaczy w sensie, że chciałem tutaj powiedzieć, żeby nie było, może źle się wysłowiłem, podpompować jak najbardziej, tak? Tylko w przypadku wędki karpiowej, no jak widzicie, no tutaj ona ma swoją ograniczoną moc i, i żadne jakieś tam wielkie wyginanie tej wędki wam no niewiele pomoże. Czasem, jak chcecie sobie pomóc, no to, to jak wam ryba odjeżdża, no to idziecie brzegiem za nią. I skracacie ten dystans, no to jest jedyna opcja. Oj, ale jest naprawdę coś fajnego, będzie piękny karpik, piękny karpik. No to chyba dla, chyba widz będzie zadowolony. Napisz widzu, czy będziesz zadowolony, jak będzie 40. Taki szybki wy, wypad na karpia wigilijnego. Dosłownie tak nazwę ten odcinek. Nagrywam go dosłownie chwilę przed publikacją, bo już nie mogliście się doczekać. Tyle pisaliście, jest to oczywiście bardzo miłe, dziękuję. Więc stwierdziłem, że no nie mogę, jakby was, nie chciałbym, żebyście poczuli się zignorowani. Odzyskałem trochę wenę do, do Fishing Planet, nie chciałem tych odcinków oczywiście w żaden sposób na siłę nagrywać. Odzyskałem wenę, więc one też będą, będzie, jak już mówię, któryś raz z rzędu event świąteczny także. No, no widzowie, niestety, no niestety, nie ma czterdziestki. No to trzeba widocznie na słońce z tą czterdziestką poczekać, tutaj musimy przerzucić. No nic, ja się tu nie spodziewam jakiegoś rekordu, bo dwie trzydziestki szóstki wleciały, no to przy tej pogodzie, przy tym nęceniu już bym się tutaj nie spodziewał. Raczej swoje, że tak powiem, limity wykorzystałem. Ale nie ma problemu, jeszcze, jeszcze odcinek się nie kończy. Jesteśmy, przypuszczam, że w połowie odcinka. Także za chwileczkę lecimy na następny dzień na słoneczko i tam. Już konkretnie wyciągniemy, myślę, coś. Coś fajnego. Tą wędkę chyba też muszę przerzucić, bo ona nam się też jakoś. Ja już w, tyle w pewnym momencie te wędki tak dzwoniły, że już nie wiedziałem, która dzwoni. Okej. Okay. Okej, okay. ja lubię mieć słuchajcie, porządek zawsze w tych wędkach, w sensie, że. Yy, bo wiem to z doświadczenia, że jak namieszałem z wędkami, to znaczy. Jak na klawiaturze mam, znaczy na slotach, tak? Mam pod, pod pierwszym slotem jest pierwsza wędka, drugim, druga, i tak dalej. No to tak samo staram się je na podpórkach na stojaku stawiać, bo później naprawdę wam się wszystko popierdzieli. I wiecie, ja często tak miałem, że pomieszałem te wędki według kolejności, były totalnie rozmieszane, i potem <laughs> zawsze pytałem mnie tam, co trzeba. Jak, jak, jak chciałem coś zmienić. Także. Polecam. Polecam, moi drodzy, trzymać porządek. Na pewno to wiele pomoże. No może jeszcze jakaś jedna nam się szybko trafi, bo już siódma zbliża się wielkimi krokami, więc. Zobaczycie, że się zachmurzy. Nawet nie będę może czekał z tym, żeby się zachmurzyło, bo to już widzieliście w poprzednich odcinkach i po prostu raczej tu się nic nie zmieniło po updatecie. I raczej o godzinie 7 nadejdą chmury, i 7.10 będziecie mieli tak szaro ponuro, że w moim odczuciu tak się łowić nie da. Ja nie lubię yy, takiej pogody, takiej szarowej, dlatego też, bo wielu z was nie rozumiało tego, dlaczego nie lubię jeziora Emerald. Yy, właśnie dlatego, że to jest kijowa mapa. Jest yy, taki denny nastrój na tym Emeraldzie. Tak jest, yy, tak przytłaczająco, może to będzie dobre określenie. I tak samo na Weeping Willow, jak masz deszcz, to też jest często takie, czy właśnie tą chmurę, też masz taką przytłaczającą pogodę. No spoza z wyjątkami, jak widzisz, do godziny siódmej masz słoneczko i ja takie coś, piękne widoki, to, to chętnie połowię. Dobra, pewnie będzie ostatnia rybka i będziemy czas. Zwykły karp mi się wydaje. No tu się bym nie spodziewał jakiegoś, może, może być tak, że medal nam po prostu wyjedzie. Też jeszcze wędki dzwonią, ale ja tutaj bym się już raczej nie spodziewał rekordów, bo już chociaż niby dwie zanęty. Wiecie, walnęliśmy do tej wody, więc. Zwykły karpik. No, 28 kg. No, powiedzmy, że nie ma tragedii. I tylko dlatego słuchajcie, że przy tak mocnych wędkach, tylko dlatego mam jedną strzałkę z ekspem w prawo. W sensie, że aż jedną strzałkę a nie mam na czerwono. Dla... O, to już widzę, to już, to już się kończy nasze łowienie. Dobra, zwyklak. To już znaczy, że wyczerpaliśmy limit. I ty, dlatego mam na zielono. Słuchajcie, że mam bezzadziorowe haczyki, nie? Także ja nie, nie mam bezzadziorowych haczyków. Co ja gadam? Przecież. Ej, przepraszam was, widzowie. Przepraszam was, ale was teraz błąd prowadziłem. Jakie bezzadziorowe haczyki? Jak ja mam czternastki. Sorry, nagrywałem poprzedni odcinek i miałem bezzadziorowe. Haczyki, także. Dobra. I jaka jest następna pogoda Łe, Mamy powtórkę z rozrywki następny dzień. Więc słuchajcie. No, mamy powtórkę z rozrywki. Także w ogóle musimy. W nocy ten czas sobie przedłużyć. I teraz co? Znowu chmura? No to znowu na noc. Tylko żeby mi czasem, słuchajcie. Fishing tutaj nie leciało dobra, ale wiecie co, już nie będę może bo to chciałbym, żeby było dynamicznie. Dwie miejscówki, żebyśmy zwiedzili, no to niech będzie ten czas ta jedenasta. Bo chciałbym, dwie miejscówki słuchajcie, zwiedzić. Teraz oczywiście nie będę tej miejscówki zmieniał, bo ona się nam świetnie sprawdza od rana czy przed południem, bo to jest też to, co mówiłem gdzieś tam w odcinkach, ja to testowałem. Może ktoś z Was to przetestował głębiej, no bo wiecie, różne są opcje testów. Są miejscówki, które najlepiej oddają w danym konkretnych godzinach. To nie jest tak, że każda miejscówka zawsze Wam odda. W sensie oddawania mówimy o jakichś nawet i rekordach, tak? o jakichś fajnych tutaj... Wynikach, bo tylko o to mi, mi chodzi. I tutaj jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie trafimy właśnie o godzinie 11:40, dlatego że te 40 często w tej konkretnej miejscówce, w tym spocie 40, słuchajcie, plus trafiałem od rana, od 5 rano, mimo że wykres brań macie tam, jak wiecie, niezbyt wysoki. Ale Zresztą były o tym odcinki, no ale to jakby powtarzam to, co, to, co jest. Natomiast spokojnie w godzinach południowych, taką 40 można trafić pod wierzbą. No i później gdzieś tak od 14 czy 13:30 zależy, chyba to była 14, na tej miejscówce, gdzie się potwora łowi. Ja zapomniałem, jak się nazywa konkretnie tą. Ta miejscówka teraz nie chce do mapy wchodzić, ale wiecie mniej więcej gdzie. Tam jest taka, taka altanka na środku, nie? Jak oczywiście oglądaliście moje odcinki, to wszystko wiecie, gdzie iść i tak dalej. No to tutaj nie chcę po prostu czasu marnować, wiecie, w odcinku, żeby teraz sprawdzać, bo wy sami widzicie, jak z tą, z tą rakietą to wygląda czasowo. I tu wiecie co, nawet zrobimy pauzę. Ja zanęcę, bo nie mam wam w tej chwili nic jakby ciekawego do powiedzenia, żeby was tak zagadywać pod kątem nęcenia, więc ja to szybko zanęcę. Jak skończę nęcić, bo wywalnę na fula, wrzucam wędki, wtedy robię start i lecimy i pokażę wam co tam fajnego się złowiło lub złowi. No i jesteśmy moi drodzy po przerwie na nęcenie w telewizji. Macie. Przerwę na reklamę, a u Ukena oczywiście jest przerwa na nęcenie. Zanęcone także dla widza, dla mojego dziadka. Na zbliżające się święta chciałbym złowić Karpika takiego 40. plus. Niech on by miał nawet 40,02, ale wszystko, co 4,0 będzie miało na początku, będzie dla mnie satysfakcjonujące. Czy to w ogóle da się jeszcze zrobić po. Po tym updatecie, no na to pytanie nie wiem, no to, to też się przekonamy, <laughs> czy da się jeszcze 40 jakąś e, złowić. No miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że tak. No w sumie, skoro chcemy 40 zrobić, to wiecie co, to może. Może będziemy dowalać tej zanęty dużo. W końcu po to był odcinek. Nie będziemy mieszali dwóch rodzajów zanęt, bo kiedyś widzieli, widzieliście też na odcinkach takie coś wrzucałem, ale. To dawało raczej efekt odwrotny, więc jak już to, to bardziej mi się sprawdza dawać to tą zanętą. Nie wiem, no zawsze mogę na następnym łowisku zamienić tego fidera na, mm, na tą drugą zanętę. Zobaczymy, zobaczymy, bo też nie będę się upierał, że ta zanęta jest najlepsza. No ja miałem na niej najlepsze wyniki, ale to było pół roku temu i tutaj trzeba też, jak widzicie, troszkę aktualizować. Troszkę przerwy miałem z fishingiem, natomiast, natomiast to nie jest tak, że w ogóle nie wchodziłem tak sobie prywatnie, wiecie, chwilę połowić. Mijaliście mnie na łowiskach, pytaliście, tak jak dzisiaj kolega, którego jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Pytaliście, czy, czy może mam live'a, czy, czy nagrywam odcinek. Akurat nie, absolutnie nic nie robiłem, bo ja z wami całkowicie szczery nie miałem weny na nagrywanie jakichś odcinków. Ale to też zależy od tego, jak będziecie mieli jakieś pytania, co mógłbym pokazać to nie ma problemu. Z miłą chęcią w serii tych pytań dla widza nagram taki odcinek. No i tak jak mówiłem, też będą odcinki te eventowe. Połowę już tamtego eventu zrobiłem, no, pozbierałem połowę prezentów, no ale myślę, że to akurat jak zbieram prezenty nie muszę wam w odcinku pokazywać, więc ja po prostu to nagram łowiąc tam te um, bo to jest na Białym Łosiu akurat pierwsza część eventu łowiąc te łososie jakieś tam rogate żeby zaprząc do świętego Mikołaja, z tego co też się dowiedziałem, no to jest event, który już jest któryś raz z rzędu ja go będę robić po raz pierwszy, w ogóle pierwszy raz mam z nim styczność dlatego, że równo rok temu pamiętam, też nagrywałem odcinki z Fishing Planet przed event halloweenowy bodajże i tak jak zauważyłem, że tam chodzi tylko o to żeby kasę wydawać, żeby mieć te jakieś tam przynęty, które były jak się obraziłem na Fishing Planet? Dosłownie obraziłem, że przez pół roku nie wchodziłem. I wróciłem do nagrywania odcinków z Fishing Planet, gdzieś to chyba było w maju tego roku. Nagrywałem przez całe wakacje. Gdzieś we wrześniu no, przyszło małe zmęczenie materiału, no bo, słuchajcie, nagrywałem po pięć odcinków dziennie, to też. No wiecie, ile można? No i co? No i teraz znowu będę nagrywać, ale teraz już będę nagrywać po jednym odcinku dziennie i. Będę starał się po prostu tego dnia, którego nagrywam, tego samego dnia maksymalnie następnego ten odcinek publikować. Oczywiście będą też odcinki z Eurotraka, jak najbardziej tak. Coś tam się szykuje jeszcze z City Skylines, także ogólnie na kanał to mogą wjeżdżać trzy lub cztery odcinki dziennie. Ogólnie zobaczymy. Może takie połączenie będzie też fajną opcją. Ale bardzo mi miło, cały czas powtarzam bardzo mi miło, że że pytaliście o te phishing planet, no bo jednak to znaczy, że Wam się to podobało. I myślę, że takie szybkie porady, bo tam widziałem te, te, te moje pierwsze poradniki, które w ogóle mają bardzo dużo, dużą oglądalność, no to one zresztą były wtedy jeszcze nagrane ku czekiewskim mikrofonem na, na, na laptopie, więc to też jakościowo było słabe. Myślę, że, że chyba po wiele część z tych poradników, tak, jakby też po update'cie, No, bo tam niektóre rzeczy też się pozmieniały, wiadomo przez dwa lata. I, I może będę w takich częściach nagrywał dotyczących danego zagadnienia. Zobaczymy. No, coś mamy ciszę. Słuchajcie, szczyt brań, słoneczko. Temperatura wody jest ok, bo jest 16, plus to już jest ok. Do zanęty słodkiej. No, chyba, że dopiero nam pierdzielnie konkretnie. Dużej jak do 12.30 przed 13.00 nie ma sensu tu siedzieć. O 13.00 bym się ewakuował albo pod wierzbę, albo od razu. Znaczy, raczej pod wierzbę, a później, właśnie na to miejsce trzecie. Jeszcze oczywiście mam taką miejscówkę, gdzie na wieczór fajnie biorą. No ale nie zmienia faktu. Będę też pauzował, żeby ten odcinek nie wiadomo, ile nie trwał. Chociaż obawiam się, że w godzinie się. Zamkniemy to będzie dobrze. Natomiast no, chciałabym tą 40 dla widza i dla dziadka na święta złowić. Takaś, taki świąteczny karp, to musi być 40, prawda? Widzowie, musi być 40. Poniżej 40 nie schodzimy, ale to już nie są te czasy, gdzie na jednym spocie było można po dwa, po dwie czterdziestki wyciągnąć, a były takie czasy, i to czasem było przy jednym nęceniu. O, to może coś być konkretniejszego. Bo nam odjeżdża, ale tak 30 parę obstawiam, bo za łatwo idzie. Nagi. No, jesteśmy już coraz bliżej tej 40, widzowie. Coraz bliżej jesteśmy 40, ale to jeszcze nie jest 4-0. Oczywiście, jeżeli 40 się trafi, no to. To wtedy odcinek kończymy, aczkolwiek też nie będę, wiecie. Nie będę marnował zanęty, no bo... Będę musiał jak najszybciej wrzucić oczywiście dzisiaj ten odcinek, bo YouTube też niestety trochę czasu potrzebuje, żeby przetworzyć film i nie chciałbym, żebyście go oglądali w jakości, nie wiem, 320 pikseli. Nie po to w full HD nagrywam i przy takich pięknych widokach i ustawieniach ultra. Nie, ale naprawdę, Fishing Planet świetnie wygląda. To jest naprawdę niby prosta gra, ale graficznie mi się bardzo podoba. Dużo łowisk jest. Fajnie zrobionych. W ogóle dzisiaj wszedłem. Yy, też myślałem, że może na innych łowiskach też będzie śnieg, yy, bo zima, no niestety, śniegu nie ma. Ale. Oj, to jakiś medal. O. No, nie fart, Stefan wyszedł. Yy, natomiast, no, tam na tym Białym łosiu jest klimat, bo to jest klimat świąteczny. Wiecie jeszcze, te sanie Mikołaja dali i taki fajny śnieg, więc. Yy, 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 skarpi to będzie na razie chyba ostatni odcinek, tak na szybko. No i będę leciał raczej na tego białego łosia, robić te, ten świąteczny event, żeby tam po prostu troszkę się tym klimatem świątecznym nadelektować. To jakiś kolejny chyba zwykły karp, ale ja też nie, nie do końca widzę, czy to nagus będzie. On jest tak daleko, że ja go nie do końca widzę pod tą wodą, ale to raczej zwykły nie będzie. Może być nagus, na pewno będzie to nagus. Dobra, 30 parę? Kurczę, 40 chcę. Ej, chodź tu do mnie. Gagatku, gdzie ty. No patrzcie. Już, już witał się z gąską, a ten postanowił odjechać. Trzeba mu pomóc, może, trochę podejść do niego. Wychodzę ci naprzeciw, Karpiku. Jest! Mamy to, widzowie, mamy to. No to cóż, odcinek prawie, że dobiega końca. No to cóż, ja tutaj sobie. Oczywiście, screena zrobię na, na miniaturkę. Myślę, że wiecie, co nawet sobie pójdziemy z tym karpiem, bo jeszcze takiego screena nigdy nie robiłem. O! Żeby troszkę na, na tle trawy. Jest 41. No, może nie jest, to wiecie, jakiś i na kamu kamu poszło. I na kamu kamu poszło. Tutaj go z brzegu gdzieś złowiłem. No czyli jest. Da się jeszcze 40 złowić. Okej, okay, pięknie. Ale jeszcze was chwilę przetrzymam. Co wy na to widzowie? Jeszcze spróbujemy. Skoro tyle nęciliśmy, no to nie będziemy, słuchajcie, zanęty marnowali. Co oczywiście już jest niewykonalne. To już jest, to już jest w tym momencie awykonalne, żebym y, złowił kolejną 40. Ale no, si do siatki trzeba będzie zajrzeć. Po to was przetrzymam chwilę. Będzie mi miło, oczywiście, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem, bądź swoje jakieś pytania. Yy, może masz jakieś propozycje, co chciałbyś, chciałabyś, bo wiem, że dziewczyny też mnie oglądają, więc co chciałabyś yy, zobaczyć, to ja z miłą chęcią to, to nagram. Bo to tak naprawdę seria jest dla Was, jeżeli chcieliście, to Fishing Planet. Yy, mi to sprawia frajdę, że ktoś czeka za tymi odcinkami. To jest bardzo, bardzo miłe. I też to, jak na łowisku mnie zawsze serdecznie witacie. Też jest miłe, dlatego zawsze wszystkich serdecznie pozdrawiam. To nie ma problemu. Poza eventem świątecznym, bo to musi się pojawić, tak sobie zaplanowałem. Każde jakieś pytania, propozycje, może jakieś dziwne wyzwanie. To nie ma, nie ma najmniejszego problemu. No, 24 kilo to już ciężko nazwać unikatem, nie? Ale mamy świątecznego karpia 41 kilo, także myślę, że widz zadowolony. Dziaduś tam. Gdzieś do góry, gdziekolwiek jest, jako istota niematerialna też pewnie się cieszy. Chociaż miałem marzenie, żeby jakiś rekordowy był, wiecie, więc może zrobimy tak, że ja jeszcze jedną rzecz zrobię dla mojego dziadusia i też dla widza przy okazji, ale tutaj zadedykuję dziadusiowi koniecznie. Chyba rozumiecie. Dziaduś we mnie ym, no wskrzesił te te troszkę zamiłowanie do ryb i, i przez to też Fishing Planet nagrywam, bo w świecie realnym, um, odkąd dziadka nie ma, niestety nie łowiłem jeszcze, także nie byłem w świecie realnym na rybach już dobre dwa lata. O, unikatowy karp, całkiem przyzwoity 33 kilo, bo one są do, do 37 tutaj, więc to nie ma co narzekać, ale ja bym chciał jakiś nowy rekord osobisty. I już wam mówię, co zrobię. Ja oczywiście tutaj spauzuję nagranie, pójdę na miejscówkę na przykład pod Wierzbą. Zrobię wszystko dokładnie tak samo. Myślę, że tutaj już was nie będę e, przynudzał. I w momencie, kiedybym złowił coś, co ma 40 znowu plus, to wam po prostu to pokażę. Ale i tak czy siak, niezależnie na jakim łowisku, bo może to być pod Wierzbą, może to być... Mm, tutaj wam teraz nazwę podam tego. Chodzi mi o to miejsce tutaj, e, Jezioro Arbor. O tym tutaj konkretnie mówię: to jest jezioro Arbor, tam gdzie jest ten cypelek, ta wysepka taka na środku. To być może oczywiście tam coś złowię fajnego, ale to już po prostu Wam pokażę, jak złowię. A i niezależnie od wszystkiego, po prostu pokażę Wam swoją siatkę na koniec. I umówmy się tak, że tutaj nie będę oszukiwał. Zresztą koledzy, którzy są na łowisku, będą widzieli, przecież i tak co złowiłem. Nawet jak mi się jakaś popierdółka 5 kg trafi, to ją w tej siatce zostawię. Bo zawsze, oczywiście, jak Wam mówiłem, że robię wyzwanie siatka pełna unikatów, to wypuszczałem i medalowe, i zwykłe. Oczywiście, że tak, ale teraz żadnego wyzwania nie robię. Teraz wszystko, co się trafi, to do siatki będę musiał puścić. I Wam po prostu uczciwie tam siatkę pokażę. Chociaż, jak na taką godzinę już szczytową, 150 kilo karpia, no. 250 kiedyś się zdarzało na dwóch zanętach tutaj wyciągnąć. Chociaż może ten Albinos też nie jest mały. Może mieć też koło 30 kilo. Bo walczy strasznie. 32 kilo. No fajnie, Albinos, fajnie. 32 kilo. Natomiast nadal nie zmienia faktu, że chciałbym rekord pobić, nie? Widzowie, nadal nie zmienia faktu, że chciałbym pobić rekord. Chciałbym zobaczyć nowy rekord osobisty. Chociaż nie wiem, czy... I jakbym złowił, to jedynie mogę Wam pokazać, że rybę, którą złowiłem, ale ten napis, że nowy rekord osobisty, on już pewnie zniknie. Także dobrze, moi drodzy, to ja tutaj robię pauzę i będziemy się za chwilkę widzieli, bardziej słyszeli oczywiście, gdzie Wam pokażę albo całą siatkę, jak nie uda mi się nic fajnego trafić, albo jakąś kolejną czterdziestkę na innym spocie, na który polecę. Ale to już nie będę Wam pokazywał i nie będę Was zagadywał, nie będę przedłużał. Więc po prostu wtedy tylko zobaczycie przebitkę, jak złowiłem. I na koniec podsumowanie. Także do zobaczenia za chwilę. No, jestem kochani i będziemy tym akcentem już kończyli odcinek. Także za chwilę wam pokażę siatkę. Tylko szybkie podsumowanie. Jeśli chodzi właśnie o miejscówkę pod wierzbą, zresztą widzicie moją godzinę, którą teraz mam w pół do drugiej, 13.28, no powiem wam tak. Wpadło no, kilka medali unikaty 22 kilo 19 kilo i to jest wszystko. Dlaczego? Dlatego, że nęciłem tylko raz, nie robiłem drugiego nęcenia w czasie łowienia, czyli no wynik jest, tak wniosek jest taki, że trzeba. Jeszcze to oczywiście do tego wrócimy, zrobię testy, będzie kolejny odcinek, ale dzisiaj go będę już kończyć, ponieważ no goni mnie czas, chcę wrzucić ten odcinek za chwilę, żeby jeszcze zdążył się przetworzyć przez YouTube'a, także nie będę siedział dłużej, bo chcę jeszcze dzisiaj ten odcinek wrzucić, ale na pewno przed świętami jeszcze do Karpi Wigilijnych, że tak powiem, tutaj na Weeping Willow, może na Delcie wrócimy, będą takie odcinki z tej serii świątecznej, a Was jeszcze zapraszam do oglądania oczywiście tej serii z eventu i właśnie kończąc nagrywać ten odcinek będę um, nagrywał um, już na jutro odcinek eventowy, żeby nie, mu nie musieć się tak spieszyć, ale dzisiejszy odcinek z Fishing Planet to też yy, no wyszedł totalnie na, na spontanie i to, że Będę ten event świąteczny nagrywał, też wyszło na spontanie. I jak sami widzicie, było nęcone. Mówię Wam o bardzo kiepskich wynikach pod wierzbą tutaj, w czasie, kiedy zawsze miałem fajne brania. Jak sami widzicie, no, no coś tam cudem zaczęło dzwonić. Natomiast, znaczy, dzwoni cały czas, no to no nie, nawet nie wzięło. Także jak widzicie, brań tutaj po prostu nie mamy. Kompletnie nie ma brań. Jest jakby kompletna masakra pod tym względem tylko dlatego, że raz nęciłem gdyby czas mnie nie naglił to pewnie bym jeszcze donęcił i dowiedział się czy to jest problem z miejscówką, oczywiście zmieniłbym miejscówkę na tą o której mówiłem z tym z, tym, z, tym, z tą wysepką tak, natomiast no tutaj już żegnając się z wami pokażę wam siatkę jak to te połowy w całości się prezentują, myślę że pierwszy spot oddał najlepiej jeszcze rybka na koniec, ale to już raczej nie będzie rybka dla widza, w myśl tradycji, bo nie spodziewałbym się. sami zobaczycie, że pewnie jakaś popierdółka nam się złowiła. No, kolejny zwyklaczek. Także jesteście tego świadkami. No, medalowy, no ale dla mnie medalowy to na tym etapie medalowy to jest zwyklaczek. Jeszcze coś tu chce dzwonić, ale nadal jak to się mówi, dzwoni, ale nie wie w którym kościele. Coś jeszcze próbuje dzwonić, ale tak jak widzicie, no. Jedno nęcenie się tutaj nie sprawdziło, i będę miał zadanie, żeby przetestować, czy faktycznie, żeby fajne takie 30 plus i 40 plus łowić, to trzeba dwa razy nęcić, bo tak się nasuwa taka myśl. I dobrze może, że tylko raz zanęciłem, bo wy oglądając potem odcinek, byście byli przekonani, że to wam nie biorą, że wam biorą zwyklaki, i nęcicie, że co jest nie tak. A tutaj wychodzi na to, że właśnie mamy odpowiedź, żeby takie 40 plus łowić to dwa razy trzeba nęcić, czyli raz zanęte całościowo, później w trakcie i pewnie jeszcze w trakcie. No Zobaczymy, zrobimy taki test, mogę takie do, do trzech nęceń taki test zrobić, czyli zrobić najpierw z jednym nęceniem, pokazać wyniki, ale to zrobię bardzo szybki odcinek, w którym po prostu będę na bieżąco siatkę pokazywał. Na danym spocie, czyli na jednym spocie jedno nęcenie, na drugim dwa nęcenia, a na trzecim na przykład trzy nęcenia. I zobaczymy moi drodzy, czy to nam coś tutaj zmieni. I będziemy mogli sobie porównać na przykład ile kilo. Ja mogę to w bardzo prosty sposób zapisać. Po pierwszym spocie ile miałem w siatce. Czyli będzie wiadomo na drugim spocie po odjęciu ile na przykład więcej. Ja to wszystko sobie pozapisuję i wszystko wam przekażę w formie takiej najbardziej myślę, czytelnej. I to mi się wydaje dobrym pomysłem. Także pokazuję wam siatkę, tu nie ma się wiele czym chwalić, bo ten unikat, który oczywiście trafiłem razem z wami, to jest kar karp rustrzeń prawie 42 kilo, ale, ale 30 plus, jak widzicie, 3 się nam też karpie trafiły. To już jak widać po tej aktualizacji już jest troszeczkę. Wynikiem. Natomiast, no tutaj, tak jak sami widzicie, zwykły karp medalowy, medalowy, medalowy. No takie o, ten Amur 18 kg i ten nagi 22. No to tutaj tutaj złowiłem, nawet nie wiem, czy Albinosa przypadkiem też tutaj nie trafiłem. Także zobaczcie, jakie słabe wyniki, yy, że tak powiem, pod wierzbą. Bardzo słabe. Ale karpika 40 plus złowiliśmy i dla widza, i dla dziadka. Świąteczny karpik jest. Także dziękuję Wam za oglądanie. Będzie miło jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem i. Może jakiś pomysł będziesz mieć, co mógłbym dla ciebie nagrać? Masz pytania, śmiało pisz, pytaj właśnie pod tym filmem, a będzie mi łatwiej, bo będę mógł konkretny odcinek z dedykacją dla ciebie nagrać i odpowiedzieć na konkretne pytanie, jakie masz. Także trzymaj się wspaniałego wieczoru. Kiedy to wrzucam, jest wieczór, ale być może oglądasz to w ciągu dnia, więc również wspaniałego dnia dla ciebie. Trzymaj się, cześć!